Siemanko, z tej strony Mary. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Hero. Tak, tak, tak. Wiem, że dawno Hero nie było, ale wiecie, tak humoru nie miałem i takie tam. Jak widzicie, mam mega, mega dużo serduszek. To jest chyba 25 serduszek, tak mi się wydaje. I mam 60 level, a co oznacza, że będę enchantował sobie z diaksową zbroję. Dokładnie tak. I to jest wielki moment dla mnie, ponieważ enchantuję na 30 level. Stracę 30 leveli, na które tak bardzo pracowałem w mojej ekspiereczce. Ale cóż, trzymajcie kciuki na Protection 5. Jeżeli... czy tam 4. Uwaga! Projectile Protection 4. Dobra, spodnie. Kolega mi mówił, taką poradę dawał, żeby taki enchant na jeden... Jest! Protection 4! Tak, dzięki tobie mam to Protection 4! Tak, 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 udało mi się zdobyć to Protection 4, chociaż na spodniach. Chestplate, projectile, zawsze wiecie, z łuku czy tam ewentualnie z czegoś, jak ktoś mnie będzie bił, tak? No z łuku głównie, bo to jest przed pociskami ochrona, tak więc idziemy na naszego bossa, tak jak to zapowiadałem w poprzednim odcinku. Właśnie, dlaczego idę bez miecza, możecie się zapytać. Idę bez miecza dlatego, ponieważ tego bossa można bić tylko... O lol! Nie wziąłem kobla! Te. Ale jak widzicie, on mi zadaje tylko pół serduszka obecnie, więc jest naprawdę spoko. Stack kobla powinien wystarczyć, tak, myślę, że wystarczy. Dobrze, że on mnie nie spycha tymi swoimi... O lol. Dobra, muszę się do niego przekopać jak najszybciej. Dawaj, 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 Mary! Mary, jesteś mistrzem. Zaraz, dlaczego nie mogę do tej chmury się przedostać tam? O. Dobra, lecimy na niego! Ile masz życie tam? Ojo, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? What the fuck? O, ile on ma serduszek w ogóle? Dlaczego? A, bo można gorączką. Zapomniałem, a ja go koblem biłem. Wybuchajcie, creepery! Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie! Fuck, fuck, fuck! Ile on ma życia? Ile on ma życia? 30, 30 życia! I zginął, jest! Mam Sacred Eye i takie coś jeszcze. Cóż, nie poszło tak ciężko. Te dodatkowe serduszka naprawdę się przydały. Dobra, mam to Lighting coś tam, więc to jest naprawdę spoko. Lighting Staff to jest chyba. Tak, tak, tak. I to mogę przywoływać pioruny, tak jak tamten ziomuś to robił, więc spoko. Właśnie, mam to zginę mięso. No, na ekspiereczce. W ogóle wrzuciłem tyle, ile się zmieściło, resztę tam gdzieś w kosmos wywaliłem. Dobra, mam 55 level. Wow. Zjem sobie indyka. I marcheweczkę. Moje serduszka nie się tam ładują powoli, a ja mam mojego Lighting Staffa, więc naprawdę fajnie. I to Sacred Eye, to mi wyszukuje kolejnych bossów. Tak więc może rzucę. Zobaczę, gdzie jest najbliższy boss. Tam. Okej, tak więc udało mi się w tamtą stronę, w taką podróż. Ten boss naprawdę był bardzo łatwy, ludzie! To było takie, no dobra, 200 serduszek, 10 serduszek i padł. Mam Lighting Staffa, więc jest spoko, dobra. Mam... moim okiem się posłużyłem. Moja katana tutaj jest. Właśnie, jak mam taki level, to myślę, że mógłbym sobie coś jeszcze zenchantować i to czymś, to coś... Co to będzie? Co by sobie zenchantować? Może... Myślę, że... Hełm może... I łuk. Tak, myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Dobra, tu mam... What the fuck? Power 3, Infinity 1, Flame 1, Punch 1! Jaki enchant! Oh my god! Ja pierdzielę, jaki enchant.
Wow, zobaczę czy Lightning Staff się da zenchantować, chyba nie da się. Ale widzieliście ten enchant? To są wszystkie chyba najlepsze enchanty. Wiem, że można Power 5 tam podpala temu. Wszystko robi, nieskończoność strzał. No. O kurde, mega. Jaki enchant. Jest, wynagrodziło mi to trochę. To coś wcześniej, co ja zenchantowałem tam. Tak słabo, klaty, tak. O, jesteś. Moja zgubo. Rozładował mi się telefon. Ale to tam trudno. Idę teraz sobie zebrać piecyk jeden, tak. I sobie zenchantuję piecyk, bo jest tu taka modyfikacja, która pozwala nam zenchantować piecyk. Tak. Na 15 level. Czy na 8? Na 8 może. Unbreaking. Mam piecyk unbreaking. Enchanted furnace. Wiecie co, może sobie wezmę jeszcze taki. Ten piecyk i może zenchantuję ten piecyk. Na pierwszy. Defense 1. Tylko nie wiem co daje unbreaking 1 na piecu. Przecież piec się nie marnuje. Chyba, że mniej węgla potrzebuje. O, to nie chcę tutaj kobla. Dobra, biorę moje jedzonko. Tamten boss był naprawdę prosty. Mojego lighting staff jeszcze nie będę brał, bo szkoda mi go teraz trochę. A to gdzie? To może do moich super itemsów. Tak więc gdzieś tam nam pokazało, że jest boss. No myślę, że tam się trzeba udać po prostu. Zaraz, co mi się przyda? Ten mieczyk na pewno. Co jeszcze mi się może przydać? Chyba tyle. A, no i strzała jedna. Jedna strzała, bo jak mam ten łuk, to jedna bez problemu wystarczy. I plecak, tak. Na duże podróże plecak niezbędny. Tak więc idziemy w podróż. Nie biorę specjalnie konia, bo wiecie, tutaj ta woda i to wszystko, to taka kula u nogi to by była. Tak, ciągle mówię kula u nogi, jeśli mówię o koniu moim. Ale naprawdę nie byłoby to takie super podróż z tym koniem przez wodę. Naprawdę to by było bardzo, bardzo uciążliwie. Ale ten boss, znowu do niego wrócę. Spodziewałem się, że będzie jakiś trudniejszy, ale w sumie jednak tyle serduszek, ile mam. I jeszcze... zaraz, nie no, w balonie nie ma bossa na pewno. O, coś lagowało, ale to już wszystko wróciło do normy. I właśnie, wiecie co, miałem taką... Czy tu jest boss? Czy to jest to coś z bossem? Już wiem, że go nie wziąłem. Kobla nie wziąłem, żeby tu się wkopać. Czy tu? Petrol Tower to jest chyba taki zwyczajny. Tylko, że piaskowy po prostu. Okej, dobra. Wiecie co, bez kobla tam nie wejdę. Muszę się wrócić niestety, no to zaraz się widzi. Okej, ziomale, jak widzicie, jestem w bazie i właśnie spotkała mnie taka bardzo dziwna rzecz, ponieważ jak sobie wracałem tutaj spokojnie, tak jak wiecie, idę sobie tą pustynią i znalazłem to. To się nazywa... Nie karot. To się nie nazywa karot. To się nazywa Heart of Undead. Tak. I to jest bardzo dziwna rzecz, bo z tego co widzę tutaj, to mi daje takie coś. Z takiego czegoś można zrobić takie coś. A z takiego czegoś można zrobić takie rzeczy. Na przykład portal do świata wyvern. To jest bardzo fajna rzecz. Bo te wyverny są naprawdę mocne stwory. I później jakby mi się udało zespawnować, co ja chciałem tutaj zespawnować, powiedzcie mi, co ja chciałem tu zespawnować. Zespawnować tą wywernę, ponieważ można tam jajka tej wywerny zdobyć i właśnie takie tam rzeczy. To właśnie z jajka tej wywerny można ją zrobić, tak jak już mówiłem,
I ta wywerna będzie walczyć u mego boku wtedy. Tak. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, no bo one naprawdę pomagają w walce, są bardzo silne te wywerny, więc naprawdę byłoby to takie duże ułatwienie w walce też przeciwko jakimś trudnym potworom i bossom zwłaszcza. Właśnie wziąłem sobie tutaj trochę takich rzeczy, które mi będą potrzebne, żeby sobie zrobić to coś fajnego. Tutaj mam trzy butelki, zaraz, jedno z tych herd. Zaraz, z tego jak to się... Zwykła perła, tutaj zgniłe mięso, wow, wreszcie, o, ma nawet. Tutaj mam to. Zaraz, nie chcę, nie lubię tego wyglądu, jak to jest takie ciemne. Hop. Hop, hop, tutaj ze zgniłego mięsa, nie, tutaj z perły. Tak. Taradadam. Nie, nie umiem tego dźwięku naśladować, to takie... Nie umiem tak zrobić, nie umiem. Jak będę machał ręką, nic mi to nie da. Takie Essence of Undead to może być naprawdę fajne coś. I to sobie tutaj schowamy z cennymi itemami. Właśnie pewnie będziecie sobie myśleć, że Mary, ja też ciebie damy, scheatowałeś sobie. Nie no, ludzie, nie scheatowałem. Po co miałbym takie coś scheatować? Jakbym scheatował, wiecie co, szedłem sobie tak i zupełnie przypadkowo leżał stack bloków diabsów, więc wiecie, ale zupełnie przypadkowo, nic nie scheatowałem. Nie no, naprawdę, ja to leżało sobie, to pewnie z jakiegoś konia wypada, tak jak to. Dobra. Jeszcze ogarnę sobie tutaj... Głupie zmienię mięso. Nie zmieścisz się nigdzie. Nigdzie nie chcę mięso. I perełeczki sobie odstawię i jedno to Sacred Eye wezmę, żeby być pewnym. Dobra, jest noc, ale trudno, dojdziemy tam przed nocą. Co to jest? To jest balon chyba. Już raz pamiętam, że miałem taki coś. Ale co to jest? Tak, i to jest balon. Czyli w tamtą stronę. Czyli, że tamto nic z tego to nie był boss jakiś. Fajne jest to, że to oko się nie marnuje. Chociaż jakby się marnowało, to bym tak nie rzucał tego typu. Tylko bym raz rzucił i szedłbym w tamtą stronę. Kurde, mnie na kaktusa nie wpadło. Lol, złapałem, udało się. Tak, to jest balon. Na razie to wygląda tylko jak jakaś latająca wełna, ale to jest balon na pewno. Nie, to nie jest balon. Kurde, co to jest? To jest latająca wełna po prostu jakaś. Mam X-raya. A co to jest? To jest jakiś bug pewnie, tak coś mi się zdaje. Pokaż oko, gdzie mam lecieć. Tam! O! Złapię cię, złapię! Nie złapałem. Idę po ciebie, oczko. I spotkałem taką oto bestię, lol. On sam się zaczął palić, lol. Ale lamus. Patrzcie, on sam się zabije. Może się sam nie zabije. Ale będzie śmiesznie, jak on się sam zabije. Czyli, że on podpadł. Zaraz, tam są dwa mopki. Ciekawe, to są dwa. Patrzcie, jakie debile. Sami się biją. Może ja też im coś tam... O lol, nie, w takim razie on mnie zaczął bić teraz. I nie chcę się swajczyć. Dobra, nie swajczyć. O lol, jaki hit on mi zadał. Wiecie co, nie wiem co zrobić, bo kurde, oni się sami biją. A może wtedy ekspa z nich nie dostanę. Co jak ekspa z nich nie dostanę? Dobra, idzie Mary nadchodzi. Mary nadchodzi was zabić, la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 l
Dlaczego cię nie bije? Dlaczego cię nie bije koleżko? Dlaczego ty masz tak mało życia? Chciałem jakiś... Poison blowgun! A to... To jakieś jest takie... To się kończy. Kurde, myślałem, że to jest nieskończone jakieś. On ma tak mało serduszek. Więc moi super łuk! O, ile on ma tam życia? Czy go zabije to? Czy go to zabije?
Ma dwa serduszka on już tylko. LOL. Zabij go! Yes! Zabijam. Dwa bossy zabite. Za jednym razem. O lol. To jeszcze... To jest trzeci boss mój zabity w tym odcinku. LOL. To są takie różne fajne miecze. Punch 2. LOL, więc naprawdę mam mega dużo fajnych itemów tutaj. Jakieś te moby były słabe. Te bossy są jakieś mega beznadziejne tutaj. Muszę wam powiedzieć. Dobra, dobra. Zaraz, idziemy w poszukiwaniu kolejnego. Czemu nie w sumie? Czemu nie? Teraz co jest najbliższy? To idziemy w jego stronę. Mam 5 tych oczów. Czegokolwiek, nieważne. Battle Tower kolejny. Ale to nie do Battle Towera mnie prowadzi. Gdzie jest mój oczopacz? Za oczopacza mojego. Oczopaczu, gdzie jesteś? Czy to ty? Nie. Nie ma mojego oczopacza, kurde. Oczopaczu. Zaraz, ile drewna będę potrzebował? Raz. Dwa. Trzy drewna będę potrzebował. Tego sobie rąbiemy. Ale kurde, naprawdę się tak cieszę, że zabiłem. Trzy bossy. W ogóle nie wiem, dlaczego to były dwa bossy. To było jakieś mega dziwne. Ale to coś, ta wypluwarka tych strzał, to może być naprawdę fajne. Poison Blogger. Czyli, że coś zatrute, coś tam dmucha i coś tam jest. No, coś tam. Achievement get! Nawet trochę za dużo zebrałem tego. Dużowa. Crafting table sobie wezmę. Bo może się przydać. W ogóle pierwszy raz tutaj na tej serii się tak od domku oddalam. Patrzcie, ba... Nie no, nie tak oddalam w sumie. Ale... W ogóle ja bardzo rzadko pływam tutaj morzem. Morzem ogólnie. Tu jest boss. Czy tu nie ma boss? O nie, moja udencja! Nie jakieś, dlaczego to, te wszystkie skrzynie są puste? Tam coś jest chyba. Tutaj wszędzie jest to end coś tam. Może sobie glowstone trochę zbiera. Albo nie, wiecie co, ustawię sobie checkpointa tutaj. Glowstone. Jak mi będzie potrzebny, to przyjdę tutaj sobie. A tak to teraz muszę skraftować kolejną udencję. Ale enchanting table, chociaż mam bardzo dużo, ale... Ale zawsze coś. Zobaczę, gdzie moje sacred eye. To jest karet sacred eye. Gdzie ty mnie prowadzisz? Nie wpadaj do wody. Gdzie ty jesteś, mój aju? Szukamy pod wodą mojego aja. Dostałem się. I płynę dalej. O, może tam. Chyba nie. Są jakieś góry słabe, brzydkie, małe. Kurde, rozwaliła się znowu. O, czyżby to było to. Shrek! Siemanko, Shreku. Siemanko. Dasz mi coś ciekawego, kolego? Wow! 15 serduszek! Zabiłem go. Zombiaka tych pana hita to jedzie. Czy no po czasie oczywiście. O, obsydianiak. Ciebie też na hita zjadę, koleżko? Ej. A, chciałeś mnie tak od boku, co? Od boku by się chciało. Nie ma tak z Mary. Tu coś jest ciekawego. Lol, ile spawnerów. Ile wszystkiego złego. Wszystko złe. Wszystko złe tu jest. Jesteś zły, pająku. Jakie pająku, to ja gadam. Zaraz, będzie trzeba tam sposobem się dostać i rozwalić te wszystkie spawnery. Mi się wydaje, że na górze tu coś jest. No i coś powinno być. To chyba z tego wypada to Essence of Ande. Tak, wypadł mi nawet, więc good. So good. LOL, ile mobów! Fuck. Nie.
O lol. Nie, tego jest za dużo. Lol, on ujeżdżał jakiegoś tam konia. A ja tutaj uciekam. Kurde, czemu nie mam łódki? Łódka by mi się przydała. Lol, nie chcę tam wpaść. O! I ileś tych rzeczy wszystkich mnie goni. Lol, muszę zjeść, bo zaraz mi sprint padnie. Fuck, ale by mi się teraz perełeczka przydała. Lol, to jakiś czerwone coś. Głupie! Wszędzie moby, lol. Lol, wszędzie te moby, głupi, nie chcę wilkołaka kolejnego, ale trudno. Lol. O nie, jeszcze ty, jeszcze taki wilkołak głupi. O, zarąbiście, nie mam sprinta jeszcze na dodatek. Zarąbiście, lol, jakieś lagi. Cave spiders, I hate cave spiders. Ty jesteś na wilkołaki, pomóż mi wilkołakowy mieczu. Jesteś dobry na wilkołaki, wiem to, głupi. Dobra, zjem sobie. Jakiś health potion by mi się przydał, ale nie mam. Zaraz, co ja tu mogę zrobić teraz? Jest noc, więc jest bardzo ciężko. Zobaczę może, gdzie mi mój sekret. Aj. Przeniesie. Wilkołakowy miecz. Nawet dwa. Ty jesteś słaby bardzo, kolego. Mam coś ciekawego. O, mam złote jabłko. Lol, co mnie bije? Co mnie tu bije? A szczur! Szczur, głupi szczur. A zombiaczku, jesteś za słaby, żeby ze mną walczyć. Czerwony ogr. Patrzcie, ile ja mu zadaję. Mój mega łuk jest naprawdę mega. Głupi zombiak. Tędy skacze na koniu, lol. No, naprawdę musiałem dwa użycia mojego super łuku zużyć na ciebie, słabiaku. Na ciebie, słabiaku, też. Dobra, ale powoli się zaczynam rozprawiać z tymi mopkami. O nie, wilkołak, nie. Lol. Głupi wilkołak, może dasz mi złote jabłko, daj mi złote jabłko, dałeś mi złote jabłko, jo. Nie, ja chcę cię zabić! Zabić cię chcę! Dlaczego nie mogę w ciebie trafić, lol? O, ty tu jesteś, cwaniaku. Lol, a ten wilkołak jest jakiś dziwny. Tylko mi się wydaje. Lol, ten odcinek powinienem już kończyć, nie! Lol, nie ma tyle levela, nie mogę zginąć. Nie mogę. Mój hełm! Zjemny, złote jabłko. Wiedziałam. Lol, on jest jakiś dziwny. Podpalający werewolf! O lol! Dałeś mi jakieś żelazne coś. Nawet nie wiem, co mi dałeś, kolego. Chcę do wody! Plag! Dobra, żyję. Kolejne starcie z mobami. Totalne! Żelazny miecz. Naprawdę, tylko żelazny miecz. Jeden słaby. Kiedy... Coś, co mi tu świeciło, to był Krypson, krzycz Krypson! Lol, co tu się dzieje? Gin, gówniaku. Jaki pocisk, w ogóle gin, gówniaku. Gin, głupku, nie będę marnował miecza na ciebie, jesteś za słaby. Dobra, zginąłem. O nie, tylko nie ty. Ty jesteś głupi wilkołak. Ale mam super miecz wilkołak i dlatego cię zabiłem. Pełniku. Teraz takie trol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 . Niepotrzebne rzeczy. Złotek jest akurat potrzebne, ale trudno. Co mi to obchodzi? Olo, coś mnie tu bije. Pan ma zbrojkę, taki cwaniak jesteś, myślę, że kozaczek jesteś ze zbrojką. Marchewencja, i tak mam marchewkę przecież, ale nie wiem, czemu się tak cieszę, lol, nie chcę wybuchnąć. Bardziej by mi się chyba Blast Protection by przydało.
O, nawet mi cwaniaku coś wyrzuciłeś ciekawego. Co, myślisz, że cię będę lubił teraz? Nie, nie ma tak. No nie, ten mały cwaniak, on jest taki wkurzający. Jeszcze z niego nic nie wypada. Na latającym koniu jesteś, koleżko? Na latającym koniu myślisz, że fajny jesteś? Nie, nie jesteś fajny. A ty co, kolego? Go, podpalujący jesteś. Dobra, ziomeczki, wiecie co? Dzisiejszy odcinek będziemy już kończyć. Tutaj właśnie, w tej nocy. O lol, kolejny cwaniaczek jakiś biega. Dobra, ja się tu cały czas biję z mobami. Hunsfo, ty Hunsfocie! Fuck. Jeszcze tu mnie coś podpaliło, coś mnie zatruło, lol. Jakie lagi mam. Mój komp tego nie wytrzyma. Mój komp zginie. Tak jak ja pewnie. Nie. Ty mieczu wilkołakowy, zabij go. Zabiłem cię mieczem wilkołakowym, ale jeszcze ty jesteś. Ty jesteś wilkiem, ale nie wilkołakiem, lol. Jem. No ile jeszcze będę się tak palił? Mój hełm pada. Kurde, coś mi... Jakiś dobry fajer aspekt to był. Mam parę złotych jabłek. Rzucę tam żelazny miecz. Mam złote jabłko. Którego nie chcę używać jeszcze. Dzień nadszedł i choć pomalił świat, że dałeś mi tutaj taki piękny dzień. I teraz jestem już hardkorkiem, kozakiem, tutaj kurde rozwalę wszystkie głupie skorpiony, lol. Gincie. O lol, czemu te małe skorpiony są takie małe? Czemu małe skorpiony są małe, Mary? Mary, pomyśl. A tak na moja zbrojka się lekko zniszczyła, muszę wam powiedzieć. O, tamten cwaniak się tak rozwinął już, ale... Nie, nie będę się z tobą bił. Zobaczę, gdzie mi mój sekret AI pokaże, gdzie mam iść. Tutaj coś ciekawego jest. O, tamta wyspa, ale to chyba jest taka po prostu wygenerowana przez... Minecraftowy świat. W ogóle było dużo tematów, które miałem poruszyć. Dobra, ziomale, kończymy dzisiejszy odcinek już, bo naprawdę dużo wyszło, nawet nie wiem, czy nie jest 30 minut. Chyba, że to jakoś tak zmontuję, żeby było... O, albo nie, wiecie co jeszcze? Jak jest dzień, to ja chcę te spawnerki rozwalić tutaj i te chesty ogarnąć. Okej, dobra, jeden spawnerek rozwalony. Tak, specjalnie rozwalam. Nie chcę przechować się, bo i zobaczę, co tu jest. Naprawdę to są rzeczy godne mistrza, takiego jak ja. Dobra, ziomale. Idziemy, może tu coś będzie ciekawe. Sobie na mieczek spokojnie zdążę przełożyć. Ty cwaniaku. A ty też jesteś taki cwaniaczek, myślisz? Nie, nie ma. I tu jest zapewne... Nie chcecie! Nie chcecie, głupi creeperku. Cripsonie, nie chcecie! Krzycz Cripson! Nie, nie krzycz Cripson! Znaczy krzyczeć możesz, ale nie możesz wybuchać. Dobra. Ogarnę jeszcze tego dungeona. Wiem, że odcinek dzisiaj jest bardzo, bardzo długi. Nawet nie wiem, czy go nie podzielę na dwie części. No, o, to by było spoko. Czyli jedna część. Kurde, gram jak na live. Ja mam właśnie takie coś, że nie wiem, kiedy skończyć. No. Gdzie jest mój miecz? Miecz! Dawać mi miecz! No, patrzcie ile tych cwaniaków tu jest. Cripson! Dobra, wybuch. Kolejny Cripson, lol. Nie wybuchniesz ty mnie, kolego. Nie wybuchłeś i bardzo dobrze. Szkielet zabity, lol. Wow, siemanko, koleżko, siemanko. Siemanko, lol. Zabiję was wszystkich. Zjem sobie, lol, nie. Dobra. Kolejny mi tu buchnął. Mam coś ciekawego, nie. Mam kobla. Nie, po co ci to było, Mary? Po co ci to było, kurna? Nie wiem! Czemu ty tak z góry spadłeś, cwaniaku? Myślisz, że mnie zaskoczyłeś? Nie, ja byłem już od urodzenia na to przygotowany, że będę sobie grał w Minecraft Hero i mi tu zaskoczy jakiś cwaniak taki jak ty. Byłem na to przygotowany.
No ja chcę tego spawnera rozwalić. No nie dacie mi spawnera swojego rozwalić. No jest, udało się. Expa jest trochę. O mamy. No! Gdzie ty jesteś, koleżko? Zwalia go, zwalia go. Dobra. Udało mi się. Jestem bardzo podły. Jestem bardzo niegrzeczny. Ale to dlatego, bo te niegrzeczne potworki mnie do tego zmuszają. Patrzcie, ile ja tych marchewek dzisiaj zeżarłem. O, siemanko i koleżko, lol. Dlaczego wy jesteście tacy zlagowani lekko? Przyznać, że jesteście zlagowani. Ale pocisk. Ale wy jesteście tacy zlagowani. Dobra. Nawet nie chcę zbierać tego waszego mięsa. Siemanko, koleżko. Zamknij się, cwaniak jesteś. Nie! Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, te spawnerki jeszcze w tym odcinku ogarnę. Kompas i miska. Lol. Zginiesz, koleżko. Zginiesz, zginiesz. Zginiesz, zginiesz. Dobra. Tam na górze coś wyczuwam, że jest bossik jakiś. Chociaż nie, to mi nie wygląda na takie coś z bossem. A może jest tu boss? Chyba nie ma bossa. O, tam jest boss! Już wiem, gdzie jest nasz bossik. Teraz może jeszcze jakieś item sądki się trafią. Ciekawe. Nie skomentuję tego. Beznadziejny chest plate. Spawny blaze'ów to był, lol. Cave spiderów. Czy tam zwykły cave spiderów chyba. Rozwalę sobie netherraka, nawet nie wiem po co, ale... Dobra, postaram się zabrać te wszystkie itemsonki. Tylko po co mi? Może zestakuję coś, może mi się uda, uda mi się czy się nie. Troszkę się udało chyba. Ziemniaczek, będę miał kolejną hodowlę. Więc super. Może mi się wszystkie rzeczy uda, bo ja nie lubię marnować rzeczy. Dobra, ziomale, miałem już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu kończyć ten odcinek, ale no to... w takim razie kończę go teraz już, lol. Skąd to się wziąłem, że już zabiłem wszystkie spawnery? Zabiłem spawnery. Wiem, że spawnerów się nie zabije. Zabija, ale ja zabiłem. I dlaczego ty się tu wziąłeś jeszcze? Dobra, ziomale. Tutaj będzie kolejny boss. Więc w kolejnym odcinku będzie kolejny boss! Skoczyłem. Dobra, zima. Kolejna niebieska chmura. Kolejny lightning staff to też by oznaczało. Ale nie wiem, może. Może nie wiadomo. Dobra, zima. No to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Moja katana się kończy tutaj. Dlatego jak się katana kończy, to my też kończymy już dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Mam nadzieję, że na kciuk w górę. No i cóż, bez zbędnego pytania nie kończymy. A właśnie, miałem jeszcze tutaj jedną rzecz zrobić. Otóż pozdrawiam Pauliego. Tak, prosił mnie o to. Pozdrawiam Pauliego. Tak, pozdrawiam cię, Pauli. Mam nadzieję, że to oglądasz w ogóle. No cóż, no to kończymy. Do usłyszenia i na razie, trzymajcie się.